Festiwal biegowy pojawił się w Nowym Sączu, jest z nami zwycięzca biegu Sądecka Dycha Newagu. Jak się czujesz jako zwycięzca? Bardzo dobrze, bieg kontrolowany od początku do końca. Trasa dość ciężka, bo były takie hopki, zbiegi, podbiegi, ale ogólnie impreza na plus. A jeśli chodzi o twój czas, to spodziewałeś się takiego wyniku, czy może liczyłeś na trochę lepszy? Chciałem biec w okolicach właśnie z 3 minut na kilometr, żeby tam może minimalnie złamać 30 minut, jeżeli nie będzie tam nikogo do biegania. Jeżeli byłby ktoś szybszy, to wiadomo, że starałbym się go trzymać, pobiec szybciej, ale tak bieg zgodnie z planem. Na festiwalu jeszcze jakieś starty planujesz? Nie, to był start jednorazowy tutaj, bo szykuję się do maratonu w Berlinie za 2 tygodnie. Trasa fajna, pierwszy raz tutaj biegłam, zresztą trasa też zmieniona. Słońce było, ale biegło się dobrze. Ze swojego wyniku jest pani zadowolona? Tak, jestem zadowolona. Też w tym roku trochę się z kontuzjami borykałam, także czas poniżej 40 minut mnie satysfakcjonuje. Jakie wrażenia po biegu? Bardzo fajne, jestem zadowolony z biegu. Trochę mnie ścięło po 5 kilometrze, ale ogólnie jestem zadowolony. Swój wynik przyjmujesz z satysfakcją, tak? Myślę, że tak. No zawsze może być lepiej, ale nie narzekam. Jest okej. No ogólnie fajnie, po raz pierwszy biegnę w Nowym Sączu. Trasa z lekkimi podbiegami, ale tak nawet nie najgorsza. No może jedynie ta pogoda. Tak. Ostatnie dni były fajne, chłodne, natomiast dzisiaj przebiega mocno. Ze swojego wyniku jest pani zadowolona? Nie, absolutnie nie. Dzisiaj tak bardziej treningowo ze względu na pogodę i ze względu na jutrzejszy start w półmaratonie. Czyli jutro taka kluczowa próba, tak? No raczej tak. Super, ogólnie bardzo dobrze wyliczona trasa, bo było równo 10 km według zegarka. No nie była to, że życiówka, jakby tak nie aspirowałem, bardziej się skupiam na jutrzejszym biegu, bo też biegnę w klinice właśnie 23. Tak, no więc jakby bardziej w tym kierunku. A jeżeli chodzi o jakby o całą oprawę, to trochę słabo z parkingami w piwnicznej cię ciężko było. No a co dopiero jeszcze z noclegiem? Ja musiałem gdzieś podjechać kawałek dalej, nie? Więc z tym trochę ciężko, ale jeżeli chodzi o sam tutaj bieg, no to bardzo fajnie. No i pogoda też dopisała. Ja akurat lubię, jak jest ciepło. No tak ciekawy jestem jeszcze, jak będzie jutro wyznaczona ta trasa w górę, w sensie jak będzie oznaczona i w ogóle.